Hani, tym oto tym miłym akcentem chciałem Was powitać w 2021 roku. Jak widzieliście ten filmik, w sumie krótkie fragmenty z tego filmiku, który można sobie znaleźć na YouTube i nie tylko zresztą ten. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ci ludzie świętują coś wspaniałego, biorąc pod uwagę, że to Argentyna to pewnie Mistrzostwo Świata, tyle, że to zima. No, a okazuje się, że niestety nie, zdeparowana ludzka natura świętuje grzech. Tak, A dokładnie rzecz biorąc, wybór grzechu. To, co się stało w Księdze Rodzaju, w Ogrodzie Eden, kolejny raz powtórzone, kolejny, kolejny raz, tym razem w Argentynie. E, tłumy świętujące, jakby odzyskały niepodległość. No trudno. Bunt przeciwko Bogu trwa, bunt przeciwko Bożemu Prawu trwa, bunt przeciwko e, Prawu e, Stworzenia, które Bóg stanowił, trwa. E, I myślę, że nie możemy się spodziewać niczego, Lepszego, dopóki pan nie przyjdzie. To tyle. Przechodzimy teraz, kochani, do dalszych naszych rozważań na temat tego artykułu. Kończymy, powolutku lądujemy, ale chciałbym go dokończyć. Dzisiaj, dzisiaj przejdziemy przez trzy doktryny łaski, przez które bardzo szybko przechodzi autor artykułu, więc postaramy się dotrzymać mu tempa. Najpierw ograniczone odkupienie. Yy, I autor pisze tak. Chrystus umarł tylko za tych, którzy zostali wybrani przed założeniem świata. Tak jest, zgadza się, tego naucza teologia reformowana. I słuchajcie, co teraz autor mówi. To najbardziej niebezpieczny dogmat kalwinizmu, który ma podwójne dno. W rzeczywistości podważa on największy akt bezinteresownej miłości w dziejach świata, gdyż Jezus umarł za grzechy całej ludzkości. Okej. Okay. Skoro to jest taki niebezpieczny dogmat kalwinizmu. To czemu autor poświęca mu taki akapit, skoro to jest najniebezpieczniejszy z dogmatów? Taki akapit. Jeden, dosłownie, plus parę wrzuconych, bez, wyrwanych z kontekstu e, fragmentów z pisma. Nic więcej gdzie na przykład na temat totalnej deprawacji rozpisuje się, bardzo mocno się rozpisuje, ponieważ chce pokazać swoją antropologię, gdzie chce udowodnić ze wszechmiar, że człowiek jest w stanie e, zrobić wszystko, co chce. Podczas gdy dochodzi do, e, do ograniczonego odkupienia, które nazywa najniebezpieczniejszym dogmatem kalwinizmu, tak jak Kapit. No ale okej. Okay. Pisze też e, e, podwójne dno, tak? że, że ten dogmat ma podwójne dno. A jakie? bo nie wyjaśnia. Rzuca oskarżenie, że dogma ma jakieś podwójne dno, czytam ten akapit cały, który pisze, czytam te wersety, ja, prze, wybaczcie, nie dostrzegam tego podwójnego dna. Jeżeli ten autor podstrzega jakieś podwójne dno, to powinien by chyba był, chociaż dwa zdania, tak, żeby coś powiedzieć na ten temat, ale nic. A kolejna rzecz. Rzeczywistości on największy akt bezinteresownej miłości w dzisiejszym świata. W jaki sposób? W jaki sposób? E Dlaczego Zakładamy, że Bóg jest nam coś winien. Bo, bo to jest dokładnie to. Bóg jest nam winien. Bóg jest nam winien wszystkim. Jeżeli okazuje swoją miłość jednemu, to musi okazać wszystkim innym. A czy Bóg nie może być wolny swojej miłości? Skoro my jesteśmy wolni swojej miłości? Dlaczego? Ja mogę być wolny swojej miłości w stosunku do swojej żony. Ale Bóg nie może być wolny w stosunku, w swojej miłości w stosunku do, do pewnych ludzi? Dlaczego? Bo dlatego, że autor tego tekstu uważa, że to jest niesprawiedliwe? A dlaczego to jest niesprawiedliwe? Nie wyjaśnia. Ale mówi, że, że to, że to jakby jest aktem ataku na największą, na największą, bezinteresowną miłość okazaną człowiekowi w dziejach, w dziejach ludzkości. Rzeczywiście. Największy bezinteresowny akt w dziejach ludzkości. Bóg postanowił zbawić kogoś w ogóle, mimo że każdy z nas zasługuje na potępienie. Każdy z nas. I dalej czytamy. Podczas gdy pozostałe dogmaty kalwinizmu można traktować jako błędy teologiczne, jasne, lub nadinterpretacje, już sobie chyba pokazaliśmy wyraźnie, kto tu co nadinterpre nadinterpretuje, to tego nie można już traktować, ani nawet ignorować. Powtarzam, taki akapit. Okej. Okay. Gdyż jest to wielokalibrowa herezja która podważa Bożą miłość, Bożą sprawiedliwość i najświętszą ofiarę Chrystusa, będącą fundamentem całej Ewangelii, całej nauki apostolskiej. Biblia mówi, że głoszenie tego typu herezji to głoszenie innej Ewangelii, innego Jezusa, który, za którym stoi duch antychrysta. Oczywiście on się powołuje na list do Galacjan. List do Galacjan nie o tym mówi. List do Galacjan, pierwszy rozdział, mówi o tych, którzy dodają do Ewangelii, mówi o judaizujących tak zupełnie co innego. No ale wiecie, no, bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy um, wyjmują z Pisma Świętego jakiś fragment i ten fragment musi koniecznie ilustrować ich tezy. To nie, nie ma znaczenia, że on mówi o czymś zupełnie innym. Nie, on jest tam po to, żeby tylko być ich dowodem um, przeciwko teologii reformowanej. Zdura totalna, bzdura na resorach. Poza tym, w jaki sposób niby miałoby to podważyć ofiarę Chrystusa? Cała teologia reformowana opiera się na, ofier na ofierze Chrystusa. Cała teologia y, reformowana nie ma sensu, y, jeżeli nie ma doskonałej ofiary Chrystusa. Ale o tym autor albo nie wie, albo nie chce wiedzieć. No ale trudno. Dalej, mówi tak. Aha, bo tu już teraz cytuję z Biblii. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, kto podaje wątpliwość syna, nie ma ojca i syna. Taki jest antychrystem, nie pozostaje w Was tylko to, co słyszeliście od samego początku z apostołów lub to, co czytacie w Biblii. Jeżeli tylko to w Was pozostanie, to i Wy pozostaniecie w synu i ojcu. Pierwszy Jana 2, 21-24. Innymi słowy, to, co głosi autor, to jest to, co usłyszeliśmy od apostołów. Nieprawda. To jest jedna rzecz. E, druga sprawa, ten tekst mówi o gnostykach. Mówi o gnostykach. O gnostykach, którzy zaprzeczają albo bóstwu Chrystusa, albo człowieczeństwu. W, w tym przypadku, e, w, w kontekście pierwszego Jana, wiemy doskonale, że mowa jest o tych, którzy zaprzeczają człowieczeństwu Chrystusa. I to jest to, o czym mówi Jan. Ten, mówisz raz, ten, ten, ten człowiek bierze sobie po prostu na zasadzie dowolności teksty, które mu pasują po to, żeby przyłożyć nimi w kogoś. No, tak się nie postępuje, ale... Ale okej. Okay. Dalej. Yy, drugi Jana 1, 9, 11. Kto się daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, ten nie ma Boga, tylko ten, kto w niej trwa, ma Ojca i e, Syna. Czyli, czyli innymi słowy, przepraszam, ten fragment od razu ma sugerować czytelnikowi, że kalwinizm poszedł za daleko. Kalwinizm poszedł za daleko. Tylko znowu, kontekstem, co, je, co jest kontekstem? Co jest kontekstem? Cały czas są gnostycy. Czy kalwinizm zaprzecza wcieleniu Chrystusa? Nie, nie, nie wiem, naprawdę, nie wiem, co autor ma na myśli, co chce powiedzieć, używając tego... Znaczy, okej, okay, ja rozumiem, że po prostu chcę sobie nakręcić pewną grupę ludzi, którzy czytają ten artykuł, żeby, żeby myśleli, że, tak, że taka jest prawda. I, i miałem rozmowę z, z bratem w Chrystusie, który potwierdził mi to, że kiedyś czytał ten artykuł i powiedział, że rzeczywiście, na jakimś etapie swojego życia przeczytał ten artykuł, no tak, to jest kalwinizm, więc kalwinizm jest paskudny, tak? Bo o to właśnie chodzi y, y, autorowi. Nie o y, spójny przekaz, bo można się nie zgadzać z teologią reformowaną. Oczywiście każdy ma prawo się nie zgadzać z teologią reformowaną, ale przynajmniej prezentujmy teologię reformowaną taką, jaka ona jest. Pokazujmy prawdę. Możesz, możesz argumentować z teologią reformowaną, ale. Przedstawia prawdziwe tezy i to, co rzeczywiście głosi teologia reformowana, a nie, u, a nie wymyśla sobie ktoś swoją własną wersję kalwinizmu, po czym mówi, tak, w to wierzą wszyscy kalwiniści i teraz ja będę z tym dyskutował. Nie, nie dyskutujesz z kalwinizmem, dyskutujesz sam ze sobą. I to jest cały czas to tutaj, tutaj jest dokładnie to. To jest monolog prowadzony przez autora samego, w sumie dialog samego ze sobą, no więc to jest monolog. Tak. Dalej. Bóg jest sprawiedliwy i nie ma względu na. E, przepraszam, wersję wcześniej. Jan Ewangeliana 1.29. Gdy Jan Chrzciciel ujrzał Jezusa rzekł oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. E, kochani, Jan Chrzciciel jest Żydem e, i kiedy widzi e, Mesjasza, e, ogłasza wszystkim, że przyszedł Mesjasz, który jest nie tylko Mesjaszem Żydów, ale Mesjaszem całego świata w znaczeniu, że również pogan. To nie jest powiedzenie, tak, to, kto jest ten, który zgładzi grzechy wszystkich ludzi na świecie. Dobra, do, chciałem coś powiedzieć, ale do tego dojdziemy kiedy indziej. Um, natomiast tutaj jest ewidentnie, e, prorok żydowski ogłasza narodowi żydowskiemu, że Jezus Chrystus jest też Mesjaszem wszystkich innych ludzi. W znaczeniu, że pogan, a nie, że, że każdej jednej osoby na tej planecie. Dalej. Dzień Apostolski 10, 34 do 35. Bóg jest sprawiedliwy nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Zgadza się. Zgadza się. To nie jest wcale cytat przeciwko kalwinizmowi. Dokładnie tego samego uczy teologia reformowana. Bóg jest sprawiedliwy i nie ma względu na osobę, dlatego wybiera, kogo chce. To po pierwsze. A to jest jeden porządek, porządek postanowienia Bożego, a drugi porządek, druga kategoria, to jest miły jest mu ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Nigdzie kalwinizm nie naucza, że nie mamy postępować sprawiedliwie i z bojaźnią Bożą. Nigdzie. To jest konsekwencja przymierza, które zawieramy z, y, przez Chrystusa z Bogiem. Nic więcej. Dalej, 1 Tymoteusza, 2, 3-6. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem i, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który złożył samego siebie jako okup za wszystkich. Zomu. Wszystkich znaczy wszystkich. No nieprawda. Nieprawda. Dlaczego? W tym fragmencie Jan, przepraszam, Paweł, zachęca e, wierzących do tego, aby się modlili za kogo? za tych zasadniczo, za którzy ich prześladują, czyli za władców. Innymi słowy, Paweł tworzy dwie kategorie. Władców i chrześcijan. I mówi, że Bóg chce wszystkich w znaczeniu z wszystkich tych sfer, z wszystkich tych grup społecznych. Bóg ma we wszystkich grupach społecznych. Z tym bardzo dokładnie rozprawia się na przykład Augustyn z Hiponys, właśnie z, e, z egzegezą tego fragmentu. Pokazuje bardzo dobrze, e, że tutaj wszyscy, nie oznacza wszystkich jako każdego, każdego człowieka na tej planecie, ale wszystkich jako członków różnych grup społecznych. I w tych wszystkich grupach społecznych Bóg ma swoich wybranych. Dalej, e, list Tytusa, drugi rozdział werset 11. Autor cytuje ten fragment. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Okej. Okay. Powtórzę to chyba po raz enty, że nie zawsze w Biblii wyraz wszyscy oznacza wszyscy. Zresztą tak jak i w życiu codziennym. Ja czasami mówię, e, wszyscy zwariowali. Wszyscy, ile razy mówimy tak, prawda? Ile razy tak mówiliście. Wszyscy powariowali. Czy to oznacza, że każda istota na tej planecie nagle powariowała? Nie. Oznacza to, że jakaś grupa ludzi, um, jakaś grupa ludzi weszła ci na nerwa albo weszła mnie na nerwa, nacisnęła mi na odcisk i uznałem, że wszyscy powariowali, bo nie spełniają moich standardów normalności. E, ale to dopiero wychodzi, kiedy osadzimy to w kontekście. E, I dokładnie to samo jest tutaj. To słowo wszyscy musimy osadzić w kontekście, żeby dobrze zrozumieć, co słowo wszyscy oznacza. I w tym przypadku, jeżeli przeczytamy wcześniejsze fragmenty z listu do tytułu, zobaczymy, że Paweł znowu no, yy, mówi o różnych grupach. Mówi o starszych kobietach, starszych mężczyznach, o młodzieńcach, o ojcach, o żonach i tak dalej. I mówi wszyscy w znaczeniu, że wszyscy i młodzieńcy, i starsi, i dzieci, i żony, i mężowie tak, kolejna wszyscy jako grupy społeczne jako grupy, yy, jako grupy yy, yy, czy podgrupy w rodzinach i tak dalej. A nie, że wszyscy jako Każda istota na tej planecie. Dalej. E, widzimy raczej, to jest Hebrajczyków 2.9, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za, cierpie, e, za cierpienia śmierci, aby złoży, z Bożej łaski zakosztował śmierci za każdego. OK? E, problem jest taki, że tekst grecki używa słowa pantos. Wszystkich. Znowu. Czyli nie za każdego, w znaczeniu każdej osoby, tylko tekst grecki używa słowa, powtórzę, pantos. Za wszystkich i znowu kontekst, kontekst, za wszystkich, do kogo pisze Paweł, e, przepraszam, do kogo pisze, no nie będzie, e, autor listu do Hebrajczyków, e, do e, Żydów. I kiedy mówi za wszystkich, ma na myśli Żydów i Greków, tak? Pogan, Gojów, nie, nie Hebrajczyków. Dokładnie to samo, co w przypadku e, Jana. Dalej. A, pierwszy Jana 2,2 On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, leci za grzechy całego świata. I ponownie ten sam problem z egzegezą. Tak? Do kogo zwraca się Jan w pierwszym liście? Kiedy pójdziemy do wersetu siódmego, zobaczymy, że Jan pisze coś takiego. Bracia nie piszę wam nowego przekazania, ale przekazanie stare, które mieliście od początku. Kto ma przekazanie stare od początku? Żydzi. Oni mieli prawo. Oni mieli przekazania od początku. To do Żydów się zwraca Jan. I w tym kontekście mówi, nie tylko jest przebłaganiem za nasze grzechy, ale jest przebłaganiem za grzechy całego świata. Czyli innymi słowy, jest przebłaganiem za nasze grzechy, za grzechy Izraela oraz za grzechy Pogan. Ale kto by się przejmował egzegezą, prawda? drugi Piotra 2.1 lecz byli też fałszywi prorocy między ludem jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele którzy wprowadzać będą zgubne nauki opierać się Pana e, e, i zapierać się Pana przepraszam, który ich odkupił sprowadzając na siebie rychłą zgubę oczywiście miał to być kamień czy gwóźdź do trumny dla kalwinizmu tak, arbitralnie użyte wyrwane z kontekstu ponownie e, 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 zdanie z drugiego listu Piotra nie wiem co ono ma ilustrować e, Chyba tylko tendencję autora do tego, żeby, żeby dalej drążyć ten temat w sposób niewłaściwy. Ale zadam pytanie autorowi, dlaczego na przykład pomija takie fragmenty. Izajasz 53.8 został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Przypominam, 53. Izajasz, pieśń o cierpiącym Słudze Jachwę, tak? mesjański tekst w Księdze Izajasza. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i uwaga, zraniony za przestępstwa mojego ludu. Hmm? Mojego ludu, mówi prorok Izajasz. Tak? To jest, jest prosto, więc też to są słowo Boże. To jest Słowo Boże. Lu, za lud Boży został zraniony nie za wszystkich mieszkańców planety, tylko za lud Boży. Oczywiście w kontekście Izajasza jest to Izrael, ale widzimy ewidentnie w kontekście Nowego Testamentu, że lud Boży składa się z Żydów i z pogan. Dalej, Łukasz, Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety 28 do 32. Wtedy on, mowa tu o starcu Symeonie, wziąwszy go na ręce, chodzi o dziecię Jezus, chwalił Boga i mówił, teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Hm? Widzicie? Gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Jakich ludzi? Co znaczy wszyscy ludzie? Ano, poganie i Izrael. To, to oznacza wszyscy ludzie. Nie każdą jedną osobę na tej planecie, która istniała i będzie istnieć, tylko dwie kategorie. Poganie i Izrael. Dalej, Dzień Apostolski 2028. Mowa pożegnalna Pawła to jest skierowana do starszych w Efezie. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Was Duch Święty ustanowił biskupami. I uwaga, abyście paśli kościół Boga, który On nabył krwią swoją. Czy też własną krwią. Co Chrystus nabył poprzez swoją ofiarę? Kościół. Cały świat? Nie. Kościół. Zatem ofiara Chrystusa została złożona za kościół. No ale cóż, trudno. Mm, idźmy dalej. Nieodparta łaska. Tu troszeczkę więcej autor poświęca czasu. O, mimo, że tamten przecież był tak strasznie heretycki dogmat, podobno. I czytamy. Ludzie wybrani przez Boga przed założeniem świata zostali pociągnięci do niego przez Bożą Łaskę, której człowiek nie jest w stanie się oprzeć, i która sprawia, że człowiek samoczynnie pragnie zbliżyć się do niego. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać tak, rzeczywiście tego uczy kalwinizm. Nie, tego nie uczy kalwinizm. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, Bóg postanowił wybrać sobie ludzi przed założeniem świata i w wieczności przeznaczył ich tak, do tego, aby uwielbili chwałę i jego miłosierdzia. To jest jedna sprawa. Natomiast łaska. Nie, nie jest udzielona im w wieczności. Łaska jest udzielana każdemu wierzącemu w historii, w czasie i w przestrzeni. W, mom, w pewnych momentach jego życia, które Bóg ustanowił swoim postanowieniem. Tak? Dochodzi człowiek do pewnego momentu życia i w tym momencie działa Duch Święty, otwiera serce człowieka, udziela mu daru wiary i człowiek jest w stanie pokutować, przyjąć Chrystusa, jest w stanie Spełniać to, czego Bóg od niego chce i czynić te rzeczy, które Bóg ma dla niego przygotowane od początku. Druga sprawa, uważajcie na, na sformułowania, jakie używa ten artykuł, ten, ten, ten artykuł, że człowiek, która sprawia, chodzi o łaskę, że człowiek samoczynnie pragnie zbliżyć się do, nie, do niego. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy użyjemy słowa samoczynnie, to jest synonim słowa automatycznie. A zatem autor mówi, że kalwinizm naucza, że człowiek. Z automatu przychodzi do Boga. Innymi słowy, Bóg zaprogramował sobie ludzi, teraz oni jak roboty przychodzą do niego. Nie. Nie. Boża łaska to jest. Yy, yy. Okej, okay, inaczej. Czy Jezus potraktował łazarza jak robota? Kiedy przychodzi do grobu swojego przyjaciela i mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Tam nie ma dyskusji. Łazarzu. Przyjmij moją łaskę, zechciej wyjść na zewnątrz. Nie ma takiegoś takiego. Jest Boży nakaz, jest Chrystusowy nakaz. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Łazarz wychodzi. Czy chcemy przez to powiedzieć, że Jezus potraktował Łazarza jak robota? Naprawdę? Łazarz nie był mu wdzięczny za to? Naprawdę chcemy to powiedzieć? No ale widocznie. Widocznie tutaj zapomina o tym autor, lub też nie chce tego widzieć. Poza tym, gdzie my się rodzimy w grzechu. Jesteśmy niezdolni. Pismo się to tym uczy wyraźnie. Rozdział drugi listu do Efezjan, czy Kolosan 1.21. Jesteśmy wrogami Boga w umyśle i nie widzimy, nie dostrzegamy potrzeby zbawienia. Jak mamy sami w sposób wolny przyjść do Chrystusa bez Bożej łaski? To jest niemożliwe i Biblia o tym wyraźnie uczy. No, ale autor jest innego zdania. No cóż, ma prawo, byleby nie przekłamywał tego, czego uczy Teologia Reformowana, a robi to cały czas. W Biblii dalej czytamy jest wiele wersetów mówiących dosłownie, że człowiek może odrzucić Bożą łaskę. Uwaga. Jeruzalem, które zabijasz po roku i kamieniujesz, e, tych, którzy do Ciebie przyszli, czy byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, a nie chcieliście. To ma być werset, który udowadnia, że człowiek może odrzucić Bożą łaskę. Naprawdę? Cały czas jest problem z egzegezą u tego, u tego Pana. Cały czas. Problem w tym znaczeniu, że my dostrzegamy problem, on tego problemu nie dostrzega. E, otóż, tekst z Ewangelii Mateusza, 23 rozdziału, e, nie mówi o możliwości wyboru. To jest sąd nad starszymi Izraela. Tutaj Jero Jerozolima jest synonimem. Zwróćcie uwagę, co, co Jezus mówi. Ile razy chciałem zebrać, Je o Jerozolimo! Ile razy chciałem zebrać twoje dzieci? Nie mówi o Jerozolimu, ile razy chciałem zebrać was. Nie zwraca się do dzieci. O dzieci Jerozolimy, ile razy chciałem was zebrać? Tylko zwraca się do Jerozolimy. Co to jest Jerozolima? To są starsi, którzy przewodzą ludowi. To jest synonim w tym przypadku. Eufemistyczne określenie tych wszystkich, którzy rządzą Izraelem. Jezus mówi: O Jerozolimu, ile razy chciałem zebrać twoje dzieci? I co mówi dalej? A nie chcieliście. Nie dzieci nie chciały. Jerozolima nie chciała, starsi nie chcieli, oni nie dopuszczali. Mamy to cały czas w Starym Testamencie. To jest sąd nad starszymi Izraela, a nie y, tekst o tym, czy człowiek może, czy nie może odrzucić Bożą łaskę. Bzdura. Ludzie twardego karku i opornych serc. I uszu wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi świętemu. To jest Dzieje Apostolskie 751 oraz wam to najpierw miało być zastosowane słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan. Dzieje apostolskie 1346. Co to ma udowodnić? E nie ma tu mowy e, nic o Bożym działaniu, nic o Bożym miłosierdziu. Jest tu mowa zaś o ludzkiej odpowiedzialności. Kwestia jest taka, że człowiek, który jest cielesny, pozbawiony Bożej łaski, wrogi w stosunku do Boga, e, ma twarde karki, oporne serce i nie chce słuchać i zawsze będzie się przeciwstawiał Duchowi się temu. Więc e, co takiego nadzwyczajnego tutaj jest? Co, co tu niby udowadnia autor w kwestii Bożej łaski i, i tak zwanej autonomicznej woli człowieka do przyjęcia tej łaski? Nic. Niczego nie udowadnia. Dalej. Hebrajczyków 4:2. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina jak i tamtym, lecz tamtym usłyszane słowo nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane um, z ich wiarą. No i, i, i co w związku z tym tym bardziej tu jest pokazane, że um, że aby słowo było przyjęte, musi być powiązane z wiarą. Wiemy, że wiara jest darem Bożym. Filipian 1:29, Efezjan 2:8. Wiara jest Bożym darem. Ale przy założeniu autora, że wiara nie jest bożym darem, tylko jest moim wysiłkiem, tak? No to rzeczywiście wtedy możemy w ten sposób to rozumieć. Ale nie rozumiemy tego biblijnie. Rozumiemy to po swojemu. E, I dalej e, czytamy. E, swego rodzaju podsumowanie, chyba, tak? Już tutaj autora. T, 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 tego wszystkiego, co tu pisze. Łaska nie jest magnesem ani sprężyną, która przyciąga nawet wtedy, gdy tego nie chcesz. Lecz aktem prawnym wydanym przez Boga, króla lub prezydenta. A. Po pierwsze, e, usprawiedliwienie jest aktem swego rodzaju prawnym, tak? Mam przypisaną sprawiedliwość. E, autor chyba nie do końca rozumie tak naprawdę naturę e, Bożej łaski i zaczyna porównywać Bożą łaskę z aktami prawnymi ludzkimi, niedoskonałymi aktami prawnymi. To, to, jest, to, jest, to jest duże naciągnięcie. A poza tym, co to mówi? Która przyciąga nawet wtedy, gdy tego nie chcesz. Boża łaska nie przyciąga nikogo, kto nie chce. Boża łaska odmienia serce człowieka tak, że człowiek chce. Fałszywe założenie, więc fałszywy wniosek. Bo ty możesz chcieć, ty możesz nie chcieć. Widzicie, cały czas jest fałszywa antropologia oparta na humanizmie, nie na Biblii. No ale, okej. Okay. Dalej czytamy. Skazańca ułaskawia się tylko wtedy, gdy spełni warunki konkretne, które określił prawodawca, zanim doszło do złamania uczynków. Rzymian 320 z uczynków prawa nikt nie zostaje usprawiedliwiony. Jeżeli człowiek musi spełniać cokolwiek, aby zostać usprawiedliwiony, spełniać jakiekolwiek warunki, aby móc otrzymać łaskę, to łaska nie jest darmowa. Rzymian 3,24. Za darmo, darmowo, czyli innymi słowy, co, nie wnosimy nic od siebie. Ale tu jest mowa o warunkach. Więc jeżeli są warunki, to już wnosimy coś od siebie. Tak? To już nie jest solagracja. Nie jest to sola gracja. Dalej czytamy: Żaden morderca nie jest zmuszany do przyjęcia ułaskawienia, gdyż ułaskawienie wynika wyłącznie z dobrej woli prawodawcy wobec skazanego. Ale e, akt łaski zawsze stawia skazanego przed jednoznacznym wyborem: albo zaakceptuje i spełni warunki postawione mu przez prawodawcę i warunkowo zyska wolność, albo je odrzuci i wyrok zostanie wykonany. Po pierwsze, Bóg nikogo nie przymusza. To nie jest. To jest suwerenny akt Bożej Wszechmocy. Bóg ma prawo postępować ze swoim stworzeniem jak chce. Po pierwsze. A po drugie. Każdy zrodzony z Boga, każdy nowonarodzony pragnie życia Bożego. Pragnie, pragnie Bożego przebaczenia. Tak? Ja nie spotkałem nikogo, kto powiedział no wiesz, ja wierzę w Boga. Wierzę, że Jezus umarł za wszystkich, ale ja nie chcę tego. Wierzcie mi, nie spotkałem. A... Dalej cały czas pokutuje ten fałszywy obraz człowieka ciągniętego do zbawienia wbrew jego woli. Że człowiek ma, że człowiek nie chce zbawienia, nie, a Pan Bóg go ciągnie, choć będzie zbawiony, nie. To jest fałszywy obraz kalwinizmu, który cały czas ten ktoś prezentuje, cały czas ten ktoś prezentuje. A wola człowieka jest, kiedy otrzymuje łaskę, jest kompatybilna z wolą Bożą. Wierzcie mi, i człowiek pragnie tego, tego samego, co chce Bóg. I dalej czytamy. Gdy jednak morderca skorzysta z niezasłużonego aktu łaski. No jakże niezasłużony, skoro musi spełnić warunki i wyjdzie na wolność. To nadal podlega pod prawo. Wow. Jak każdy inny obywatel. Jeśli ponownie zacznie je łamać, to natychmiast zwróci tam, skąd wyszedł, a okazany mu akt łaski zostanie anulowany, ponieważ skazany nie otrzymał nie dotrzymał złożonej obietnicy, zlekceważył mi osierdzie prawodawcy. To stwierdzenie zaprzecza, całkowicie zaprzecza Ofierze Chrystusa. Nie kalwinizm. To stwierdzenie, że Bóg może cofnąć swoją łaskę, że, że On cofnie, że nie spełniłeś warunków, bum, ja cofam. Co to znaczy? Chrystus nagle się odkrywawi za tego człowieka? Nie, nie, nie bardzo rozumiem, co to, co to w ogóle jest. I drugie stwierdzenie. Nadal podlega pod prawo. Naprawdę? My podlegamy pod prawo? Czyli co, bierzemy list do Rzymian, Pawła wyrzucamy do kosza, tak? Bo Paweł mówi, nie, nie podlegamy pod prawo, jesteśmy pod łaską. Prawo wskazuje na grzech, i ta rola prawa pozostaje aż do końca. Ale prawo tylko wskazuje na grzech. Nic więcej. Jesteśmy pod łaską. Pod łaską Wszechmogącego Boga. I dalej czytamy. A dokładnie tak samo wygląda sytuacja z łaską, okazaną nam przez Boga, nie, nieprawda, która nie jest przyczyną zbawienia, tylko uwarunkowanym aktem miłosierdzia. Gdzie? Kalwinizm uczy, nie, zbawienie jest dziełem Boga. Dokładnie tak pisze list do Efezjan: dziełem Jego jesteśmy. Ale dlatego autora tutaj artykułu to nie ma znaczenia. Nie. My, jest, my jesteśmy obdarzeni uwarunkowanym aktem miłosierdzia. I to ma być ta bezinteresowna miłość Boga, o której mówi autor? To ma być ta bezinteresowna miłość Boga? Spełnicie warunki, to Was zbawi, jak nie, to idziecie do piekła? Wow. Gratuluję. Gratuluję takiej soteriologii. Tu nie ma nic z Ewangelii, kochani. Ewangelia jest dobrą nowiną wtedy, kiedy daje człowiekowi pewność. Grunt, na którym stoi. To, to nie daje żadnego gruntu. To składa całe zbawienie w moje ręce. A ja wam powiem w ten sposób. Gdybym, gdybym, yy, pewność zbawienia polegała na tym, że zbawienie jest w moich rękach, to ja wam powiem co? Ja mam pewność, ale utracalności wtedy zbawienia. Całkowitej utracalności zbawienia. Gdyby, gdyby zbawienie zależało ode mnie, to mam pewność, że nie będę zbawiony. Tego mogę być wtedy pewien. Jestem pewien zbawienia tylko dlatego, że zbawienie leży w dziele Chrystusa. W Bożym Dziele, a nie w moim. Dalej czytamy. Warunkiem łaskawienia jest zawarcie przymierza z Jezusem przez uwierzenie w Jego dzieło na krzyżu, gdyż na nim wykonano ciążący na nas wyrok śmierci, czyli zastępcza ofiara Chrystusa bezsensowna w wydaniu tej teologii. Zawarcie przymierza z Jezusem dokonuje się poprzez uznanie swoich win, opamiętanie, zanurzenie w wodzie, na odpuszczenie naszych dotychczasowych grzechów oraz przyjęcie ducha świętego, który nadzoruje <laughs> przepraszam, dalsze nasze życie i pomaga nam zmieniać się na obraz Chrystusa. Boża łaska nigdy nie polegała tylko na samym uwierzeniu i na robieniu niczego więcej. A kto powiedział, że kalwinizm mówi, że nie. Tylko problem jest taki. Że temu komuś mylą się dwa pojęcia: zbawienie i uświęcenie. To jest dokładnie to samo co w KRK, dokładnie to samo co w Kościele Żyńsku Katolickim, tam uświęcenie równa się zbawienie, zbawienie równa się uświęcenie. I dokładnie ten sam problem ma autor tego artykułu. Dokładnie nie potrafi znowu rozdzielić tej kategorii. Dla niego to jest to samo. Kalwinizm naucza, że raz zbawiony jesteś zbawiony, ale owocem zbawienia jest twoje uświęcenie. Bo zbawienie zależy rzeczywiście od Chrystusa, od jego dzieła, nie polega na mnie, na moich uczynkach, tylko na, na dziele ostatecznym i doskonałym dziele Chrystusa. Co nie znaczy, co nie znaczy, że teraz robię co chcę. mogę grzeszyć, bo jestem zbawiony. Nie. Jeżeli jestem prawdziwie zbawiony, to wydaje owoce tego zbawienia. Mam Ducha Świętego, który mnie prowadzi w moim życiu i wydaje owoce tego zbawienia. Autor tego totalnie nie rozumie i dla niego jedno jest zbawienie i uświęcenie jest tym samym. Skoro się nie uświęcasz, to nie jesteś zbawiony. Skoro nie jesteś zbawiony, to się nie... To jest... Dla niego jest wszystko to samo. Wszystko to samo. Ten sam problem, z Kościół katolicki. Ponieważ każdy akt zmusza, każdy akt łaski zmusza ułaskawionego do podjęcia konkretnych kroków, które są warunkiem łaskawienia, a nie jego... a nie jego przyczyną. Um, kroki nie są warunkiem naszego zbawienia. Łaska, darmowa łaska jest zbawczą łaską. Natomiast um, nasze uświęcenie, to, co on nazywa warunkiem, to nie żaden warunek. To jest konsekwencja, to jest owoc naszego zbawienia. No ale dla autora to jest wszystko to samo. Przyczyną Bożej łaski od zawsze jest miłość ojca. Miłosierdzia i wszelkie pociechy do jego stworzenia. Drugie do 1-3. Jednak kalwinizm mówi, że gdyby człowiek mógł samoistnie uwierzyć w Angeli, to Boża łaska nie byłaby łaską. Oczywiście, że tak, nie byłaby łaską bo nie byłaby potrzebna. Skoro człowiek samoistnie może uwierzyć w Ewangelii, to łatka jest mu do niczego niepotrzebna. Dlatego większość kalwinistów twierdzi, że osoby, które łączą nowe narodzenie z koniecznością zanurzenia w wodzie, na odpuszczenie grzechów i postrzegania przekazań, nie wierzą już w zbawienie z łaski, tylko w zbawienie z uczynków. Jest to oczywiście całkowity nonsens. to jest to, co pisze autor artykułu. I rzeczywiście my, jako baptyści, też wierzymy w to, że wyznanie, że chrzest jest publicznym wyznaniem wiary, nie jest, nie jest środkiem zbawczym. Tak? Zbawienie zależy tylko i wyłącznie od Bożej Łaski. Natomiast, jeżeli my przykładamy, e, szukamy środków dbawczych w czymkolwiek, e, no to mamy, e, to mamy, mamy problem, ponieważ e, w, kończymy tam, gdzie jest Kościół katolicki. Oni, ten człowiek przyjmuje podsta wszelkie podstawy, e, do te, do, by przyjąć ten sam system, który ma Kościół rzymskokatolicki. katolicki I tylko to, że się nazywa protestantem, powstrzymuje go przed przyjęciem całej sakramentologii. Tylko i wyłącznie. Gdyby usunąć ten jeden element, ten człowiek powinien wrócić do kościoła katolickiego, rzymskiego katolickiego bo to, jest, bo to jest to nauczanie. Okej, okay, i wreszcie bezpieczne wytrwanie świętych. Czytamy. Ludzie wybrani przed założeniem świata i pociągnięci przed nieodpartą łaskę wytrwają wierze bez względu na okoliczności. Nikt z wybranych nie zginie, bo jest na wieki bezpieczny. E, tutaj mój, mój niepokój budzi słowo okoliczności. Co to znaczy? W jaki sposób definiuje? Bo jeżeli chodzi o to, że Bóg gwarantuje nam wytrwanie w Jego łasce bez względu na przeciwności losu, czy, czy to, czym świat nas atakuje, to tak. Ale ja mam wrażenie, że tutaj bardziej chodzi autorowi o to, że... Nieważne, co oni zrobią, czy zgrzeszą, czy nie zgrzeszą, czy będą ostatnimi łajzami, czy nie, to i tak będą zbawieni. Myślę, że to to jest dokładnie to, co sugeruje tutaj y, autor. Czytamy dalej. Pierwszym kaznodzieją, który głosił nieutracalność zbawienia, był szatan w ogrodzie Eden. Dlatego Bóg już na pierwszych stronach Biblii ostrzega... Zwróćcie uwagę na ten tekst, bo to jest niesamowity tekst. Że takie założenie jest diabelskim kłamstwem. Adam i Ewa zostali stworzeni jako ludzie doskonali, mający życie wieczne, które utracili tego samego dnia, w którym uwierzyli w nieutracalność zbawienia. W wyniku czego zjedli owoc z drzewa poznania, wierząc, że Bóg jako ich miłujący ojciec ich za to osądzi. Mist... Prawdziwy mistrz egzegezy. Prawdzi... Prawdziwy mistrz egzegezy. Naprawdę. E... W którym miejscu w księdze rodzaju szatan mówi cokolwiek o nietracalności zbawienia? W ogóle w którym miejscu tam jest mowa o, o, o zbawieniu. Jeżeli Adam i Ewa są stworzeni moralnie dobrzy, zdolni do wyboru, wówczas jeszcze wolnego wyboru, nie naznaczeni grzechem, to jakiego zbawienia oni potrzebują w tym momencie materialnie, jakiego zbawienia potrzebują? Więc o jakim zbawieniu miałby szatan do nich mówić? Szatan mówi do nich, ale nie o zbawieniu, kochani. Szatan wyraźnie mówi do nich o tym, macie wolny wybór. Macie wolny wybór. I to, że macie wolny wybór, to was czyni równymi, równymi Bogu. To jest kłamstwo, które zostało wciśnięte w uszy Adama i Ewy, a nie to, że jest nieutracalność zbawienia. Nie to. Niechybnie nie pomrzecie. Ale kiedy, jeżeli uznacie, że Bóg was oszukał. Że przykazanie jest niepotrzebne, że, że możecie być jak Bóg, że możecie dokonywać wyborów, mimo że Bóg Wam tego zakazuje. Możecie to uczynić. To nie jest kwestia zbawienia, to jest kwestia wolnego wyboru. Możecie czynić, co chcecie i tak nie umrzecie. Naprawdę autor jest mistrzem egzegezy. Mhm. Dalej. Na ostatniej stronie Biblii, objawienie 22:14, Jezus też ostrzega, że do świętego miasta wejdą tylko ci, którzy piorą swoje szaty, czas teraźniejszy, a nie ci, którzy wierzą, że zostali imiennie wybrani przed założeniem świata. A, okej. Okay. Autor posługuje się tu fałszywą zasadą. Jeżeli tego nie ma eksplicite w piśmie świętym, to znaczy, że to nie istnieje. Okej. Okay. Zakładam, że autor jest y, y, wierzy w trójce świętą, trinitarianinem jest. Czy w Biblii jest chociaż jeden wers, który mówi eksplicite, czyli w sposób wyraźny, jednoznaczny, że jest Trójca? Nie ma. Czy to oznacza, że, że, że Biblia nie mówi nic o Trójcy? Że nie naucza tej tajemnicy? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli przyłożymy ten standard, którym się posługuje tutaj autor do, do dogmatu o Trójcy Świętej, mamy taki, taką samą rzecz, taki sam wniosek możemy wyciągnąć. Nie ma Trójcy Świętej. Ponieważ nie została ona y, y, oznajmiona eksplicite y, w, y, w Biblii. Poza tym, właściwie nawet bardziej niż Trójca Święta, te, to zostało objawione, a, y, ponieważ mamy list do Efezjan, do którego praktycznie w ogóle się autor nie odnosi, stara się unikać tego tak, jak tylko może, ale odnosi się do innych miejsc, które nie bardzo są nawet z tym związane. Problem jest też taki, że ten fragment, o którym mówi tutaj autor artykułu Objawienie 22.14, tam są dwa warianty tekstowe. Jeden mówi o tych, którzy piorą swoje szaty, a drugi mówi o tych, którzy spełniają przekazania. W jednym i drugim przypadku chodzi o tych, którzy wypełniają wolę Boga. Tak? Więc tu jakby nie ma żadnej niespójności z teologią reformowaną, o, który, o której niby tutaj miałoby świadczyć pismo. Dalej, Piotra 2 Piotra 2,20 22. W kolejnym wersecie Jezus znowu rozwiewa wiarę w nieutracalność zbawienia, ostrzegając, że na zewnątrz świętego miasta zostaną wszyscy ludzie, którzy miłują i czynią kłamstwo, oraz wszystkie psy, czyli nieczyści ludzie, którzy kiedyś poznali prawdę i zostali oczyszczeni z brudów tego świata, lecz po jakimś czasie wrócili do tego, co kiedyś wypluli. Tu powołuje się właśnie na fragment drugiego Piotra 2,20 do 22. E, Okej, okay. niech ten, że mistrz egzegezy wykaże mi, że psy to są ludzie, Ludzie, którzy kiedyś uwierzyli, a potem odrzucili łaskę. W drugim liście Piotra, w tym dokładnie rozdziale, Piotr ostrzega o kim? O fałszywych nauczycielach. O fałszywych przewodnikach. Ponieważ w Starym Testamencie bardzo często psami tłustymi są nazwani przywódcy Izraela, którzy myślą tylko i wyłącznie o swoich, o swoich brzuchach, o, o swoim dobrobycie, o swoim doczesnym bycie. To są psy. A psami nie jest nazwany nikt, kto przychodzi do wiary, potem od niej odchodzi. Nie ma to nic wspólnego. Poza tym, w wersecie dziewiątym tegoż samego rozdziału, drugiego listu Piotra, Piotr, apostoł, pisze tak, umie pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Ale ten werset już jest raczej niewygodny dla teologii tego pana. Dalej czytamy. Jednak w rozumieniu kalwinisty odrzucenie dogmaty o nieutracalności zbawienia jest tożsame z odrzuceniem Bożej łaski. E, nie, nie, ale to pociąga te, to w sumie tak, bo to, to są konsekwencje tego. Jeżeli odrzucam, e, jeżeli odrzucam pewność zbawienia, to tak de facto nie do końca ufam Bożej łasce, tak? absolutnie. I wiarę w zbawienie e, z uczynków, tak. To oznacza, jeżeli odrzucam pewność zbawienia, e, która jest oparta na Jezusie Chrystusie, na Jego dziele, tak, to wracamy do wiary zbawienia z uczynków. I dalej czytamy, co jest równoznaczne z brakiem pewności zbawienia i życiem w nieustannym lęku. Jednak to jest całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Bóg. Niby gdzie. No i czytamy. Ewangelia Jana 15, 1-2. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem, który odcina każdą latorośl, która nie wydaje we mnie owocu, i oczyszcza każdą, która wydaje owoc, aby wydawała jeszcze obficzy. Kto jest ogrodnikiem? Latorośl? Kto jest ogrodnikiem, który uprawia latorośle, który obcina jedne, a prawda, dba o inne? Kto? Te latorośle dbają o siebie? Nie. Ogrodnik, czyli Bóg. Dlatego mówimy, że dziełem Boga jesteśmy od początku do końca. I w akcie zbawczym, w akcie odkupienia na krzyżu, jak i w naszym uświęceniu. Jesteśmy dziełem Boga. Dalej czytamy. Przypominam Wam, bracia. Ewangelię, którą Wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak ją Wam zwiastowałem, chyba, że na daremnie uwierzyliście pierwsze do, do Koryntian 15, 1-2. Ponownie tekst skierowany do ludzi. Wielokrotnie pismo się, zwraca się do wierzących i poucza ich, co mają czynić. I tu jest ewidentnie to samo, tak? Paweł pisze, o, o, przypomina wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, i mówi, i w której trwacie. I przez którą co? Zbawieni jesteście. Nie będziecie, tylko jesteście zbawieni. Jeśli tylko ją zachowujecie. Czyli zachowywanie jest owocem zbawienia. Jesteśmy zbawieni przez Ewangelię, dlatego ją zachowujemy. A nie dlatego jesteśmy zbawieni, że ją zachowujemy, tylko dlatego ją zachowujemy, że jesteśmy przez nią zbawieni. No ale tutaj dla tego autora to nie, kolejność nie ma znaczenia. Dalej czytamy. Bo jeśli Poza nieprawdy. Przepraszam, bo jeśli otrzymawszy Poza nieprawdy, rozmyślnie grzeszymy, to pisze także słowami, nie wiem dlaczego, to nie ma już dla nas ofiary za grzechy, tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników wybrajczyków 10, 26 27. Co jest kontekstem? Ano, kontekstem jest to, że Żydzi, którzy usłyszawszy Ewangelię, wracają do systemu ofiar. Systemu Starego Testamentu. To jest kontekst. I temu się przeciwstawia autor listu do Hebrajczyków. Mówi, że macie tak wspaniałą ofiarę Chrystusa, jedną, jedyną, która dokonuje wszystkich, wszelkiego odkupienia, wszelkiej zapłaty za grzech. A wy wracacie do starego systemu, niedoskonałego, opartego na, na kapłanach? Nie na tym najwyższym, najwspanialszym arcykapłanie, tylko na ludzkich kapłanach? To jest kontekstem. I dlatego mówi, że ci, którzy poznawszy wspaniałość Ewangelii, teraz nagle wracają do starego systemu, co dla nich pozostaje? Jakiekolwiek ofiary? Te ofiary, do których wrócili, nie mają żadnego znaczenia. Żadnego. To o tym mówi autor listu do hebrajczyków. A nie o utracalności zbawienia. I dalej czytam Hebrajczyków 10, 38. A sprawiedliwy mój z wiary będzie żyć, jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. To jest ciąg dalszy tego samego wywodu, o którym chwilę te wspominaliśmy. Ciąg dalszy o systemie prawa, o powrocie do systemu prawa i tak dalej. 2 Piotra 2, 20 do 21. Właśnie tam czytamy. Bo jeśli ktoś uciekł od pluga z świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikła i zostaje przez nie pokonany, to jego ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. I lepiej byłoby dla niego nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od, od przykazanych mu świętych przykazań. Znowu pozbawiony fragment yy, kontekstu. Mowa tu o fałszywych nauczycielach. Tu już wcześniej o tym mówiliśmy. To są słowa o fałszywych nauczycielach. To nie jest tekst soteriologiczny, tylko ostrzeżenie przed tym, że w kościele jest konkol. I cały czas był. I tutaj pisze więc, Boża zasada jest prosta. Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy grzeszy, a bezbożność nie doprowadzi do śmierci bezbożnego, gdy się odwróci od swojej bezbożności, lecz sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy. Gdy mówią do sprawiedliwego, na pewno będzie żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości zaczyna świadomie grzeszyć, to nie będzie się pamiętało jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu grzechów, które popełnił, lecz gdy mówią do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swoich grzechów i będzie postępował zgodnie z zasadami życia, wtedy na pewno będzie żył i nie umrze, i nie będzie się pamiętało o grzechu. Które popełnił wcześniej Ezechiela 33, 12-16. Kwestia jest taka, kochani, że ten tekst nie dotyczy pewności zbawienia. Ten tekst dotyczy tak naprawdę sądu nad Izraelem. W wersacie 20 tego samego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy: Wy jednak mówicie: Droga Pana nie jest słuszna, domu Izraela będę sądził Was z. Będę sądził każdego z Was według jego drogi. Ten tekst dotyczy yy, tak naprawdę sądu nad Izraelem. Postępowania wbrew Bożemu Prawu. To nie jest kwestia tego, czy ktoś ma pewne zbawienia, czy nie. I czytamy dalej. A tak, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała, byśmy żyli według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, macie umierać. Natomiast jeśli duchem doprowadzacie do śmierci działanie ciała, będziecie żyć, bo ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha Bożego, ci są synami Boga. Rzymian 8, 8 12-14. do A Okej, okay. problem jest taki, że ten tekst mówi trochę wcześniej o tym, że to, co cielesne, nie może podobać się Bogu. I w wersetach 10 do 11 czytamy tak. A jeśli Chrystus, czyli trochę wcześniejsze wersety, tak? A jeśli Chrystus jest w was. To, całe, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w Was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i Wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w Was mieszka. A zatem e, wcześniej autor pisze o tym, że to, co cielesne Bogu podobać się nie może, dalej pisze o tym, że jeżeli, jesteś, jeżeli Chrystus w Was mieszka, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch jest żywy z powodu sprawiedliwości czyli Chrystusowej. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Czyli znowu jesteśmy działaniem Bożym. Jesteśmy Jego dziełem. Tak? W związku z tym wtedy rzeczywiście te następne wersety mają sens. Jeśli, bo, a tak więc, bracia, nie jesteśmy już dłużnikami ciała, abyśmy żyli według ciała. tak? Ponieważ zostaliśmy wyrwani z tego długu, zostaliśmy wyrwani z niewoli e, grzechu. Kolejny raz, nie jest to tekst o tym, czy mamy pewność zbawienia, czy nie. Nie jest to tekst o tym. Pytanie na koniec: dlaczego autor, używając tych wszystkich tekstów, które w ogóle, o czymś, w ogóle nie mówią o soteriologii, a przynajmniej nie o pewności zbawienia itd., nie uży... całkowicie pomija inne fragmenty? Na przykład z Lisu do Rzymian, z tego samego rozdziału, wersety 32-34, gdzie czytamy. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich w znaczeniu kościół, tak? Bo zwraca się do kogo? Do braci. Jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? To jest właśnie pewność bawienia. Jeżeli Chrystus zapłacił cenę za nas, to kto może nas oskarżyć? I dalej mówi Paweł. Bóg jest tym, który usprawiedliwia. A zatem przez Chrystusa Bóg nas usprawiedliwia. Któż potępi? Pytanie retoryczne. Któż potępi? Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. To jest pewność zbawienia. Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest, też jest po prawicy Ojca i wstawia się za nami. To jest nasza pewność zbawienia. Dalej, 1 Piotra, rozdział 1, wersety 3-5, gdzie czytamy Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez krzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was. I uwaga, którzy jesteście strzeżeni przez swoje uczynki? Jak chce, jak chce autor tekstu? Nie. Mocą Boga, przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. To jest pewność zbawienia, której nie chce autor dostrzec, nie chce w tekście dostrzec. Używając wszelkich innych wersetów na poparcie swojej tezy, wersetów, które totalnie nie mają z jego tezą nic wspólnego. I dalej, Efezjan 1, 3-14, e, pierwszy rozdział wersety 13-14, przepraszam. E, w nimi wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem, to słowo też możemy tłumaczyć jako poręka naszego dziedzictwa. Aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla wybienia jego chwała, Zatem Duch Święty w nas jest rękojmią Bożą, że Bóg nam zapewnia zbawienie. I dalej. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 39. To już jest koniec. Ale to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Zatem wolą Boga jest to, aby Chrystus nie stracił niczego co Bóg mu dał, ale wskrzesił to w dniu ostatecznym. To jest pewność zbawienia. To jest pewność zbawienia, którą ten autor i niestety wielu, wielu innych braci e, odrzuca. Odrzuca, woląc kroczyć e, przez życie w oparciu o sprawiedliwość swoich czynów, o swoje starania. Jeszcze raz powtórzę, gdybym uzależnił moje zbawienie od moich uczynków, od mojej wytrwałości, To kochani. Nie pozostaje mi nic poza pewnością niezbawienia. Bowiem, po pierwsze, że z uczynków ciała nie będzie zbawione, z uczynków nie, prawa nie będzie zbawione żadne ciało, jak mówili Zorzymian. A po drugie, e, kochani, my ciało dalej jest marce swoich grzecha. Dalej jesteśmy, mamy inklinację do grzechu, tak, nas ciągnie do tego. E, I to jest Boża łaska i Boża moc. By nas strzec na naszej drodze zbawienia. I to jest też Ewangelia, dobra nowina. Jaka to jest dobra nowina, która nie daje mi żadnego gruntu pod nogami, która nie daje mi żadnej pewności? Może będziesz zbawiony, może nie będziesz zbawiony, zobaczymy, jak się będziesz zachowywał. To jest dobra nowina? Czy też dobra nowina to jest taka: Ja Cię wybrałem, ja Cię powołałem i ja Cię zachowam, bo mam moc, bo jestem wszechmogącym Bogiem. I czy nieco chcę? A to, czy nie z miłości? Która to jest dobra nowina? Wybierzcie sami. Kochani, na tym dzisiaj kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Wybaczcie, że naciągnąłem Waszego czasu tyle, ale e, chciałem naprawdę skończyć już ten materiał, i za tydzień jeszcze jeden odcinek dotyczący tego artykułu, gdzie podsumujemy pewne rzeczy e, zgodnie z tym, co też sumuje autor. I potem jeszcze jeden odcinek chyba poświęcimy jak Bóg da Augustynowi. Też w świetle tego, tego artykułu i wtedy już mam nadzieję zamkniemy sprawę tego artykułu raz na zawsze. Pozdrawiam was serdecznie, błysławie was i do zobaczenia za tydzień.